Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Stardew Valley. Mamy 24 dzień jesieni. Gdzie jest mój mąż? Piwo nam się zrobiło! Dlaczego nie ma mojego męża? Dobrze, zobaczmy, co tam dzisiaj nam powiedzą. Jutro pogoda. Pochmurno. A jak tam dzisiaj? Aha, czyli zostajemy w domu pod kołderką. O, tu jest nasz mężu. O. To było przesłodkie. Ale ja bym się też nie obraziła, gdyby mój kochany mąż mi podlał tutaj to wszystko. No. Aha, czyli tyle. Czekajcie jeszcze. Tak, to jest dla Pam, to piwo. Więc my dzisiaj idziemy znaleźć Pam. O, obróć tędy. Małe zbiory dzisiaj, ale być może te są grzyby, bo nie pamiętam, czy ostatnio były grzyby, czy nie były. Ale weź tak tu, o. Dziękuję. Wody mi zabraknie na pewno. A i pisaliście mi o rozbudowie domu, ile to kosztuje. A może w przyszłym roku mi się przez cały rok to uda zrobić. Kocie, co ci się tam śniło? Halo? Wyskoczył jak z procy i opętany. Chociaż czasami jak mój miny strzela, to też jakby egzorcysty potrzebował. O, dobra. Tutaj siup. Tak, i ja pamiętam, że ja muszę sobie trawę skosić. Mówiliście też, żebym wzięła jeszcze jeden silos postawiła. Nie wiem, czy to jest aż tak konieczne na tą zimę. Zawsze, wiecie, można pójść do marni i kupić pszenicę. Dla zwierząt, sianko w sensie. Kocie, ty jesteś jakaś inspekcja ogrodowa, czy coś? Zawsze ja podlewam, a ty tutaj sprawdzasz. O, ale widzicie, ten dał mojemu kotu za to wody. Chodźcie sobie kota tu pogłasiamy. Kosą. Tak. Ja ciebie też kocham. Dobrze, tutaj trzeba wyczyścić nam. A nie ma grzybów. Dobra, to idziemy zwierzątka wypuścimy w takim razie. Pokochamy zwierzątka. Cześć. W sumie moglibyśmy jeszcze jedną kurę kupić, ale czy ja chcę? Chyba nie chcę. A, idziemy dzisiaj, środa. O, to będzie marni i ja idę kupić wiaderko. Dobra, krówka też. Dobrze, tą resztę idę sobie sprzedać, bo chyba nikt nic z tego nie potrzebuje. Tutaj ta chciała papkina. Poczeka na przyszłą jesień albo na cygankę. A tam mi się złoto zrobiło, to mogę sobie sprzedać. O. Tu? Tu. Dobra. I idziemy, może jeszcze coś w ogóle tutaj zbierzemy po drodze. Trzeba znaleźć Pam. Ona może być albo w Jojo Markecie, albo u siebie. No i w sumie więcej pomysłów nie mam, gdzie ona może być. No wieczorem zaiste pewnie w barze będzie. Zaraz zobaczymy w ogóle, czy mamy jakiegoś questa. Czy nikt nie ma urodzin. George ma! O, i George chce Emeralda. To czekajcie, ja wrócę do domu. Wrócę do domu. Emeralda powinnam mieć. On lubi ogólnie liki, z tego co pamiętam. Ale ja wiem, że jak mu damy nawet jakiegoś kwiatka, to się nie obrazi. A ja wiem, zaraz zobaczymy, co my w ogóle mamy. I on chyba lubi też ostre papryczki. Wiem, że Louis na pewno lubi. Mamy Emeralda. Lika z tego, co widzę, nie mamy. Wezmę papryczkę. Najwyżej się obrazi na mnie. Chyba, że Emeralda potraktuje jako, wiecie... z zadania jako prezent. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Idziemy sobie do niego. Zobaczymy, czy on jest w domu, czy... O właśnie, też było dobre pytanie. Kto się zajmuje przychodnią, skoro doktorek siedzi u mnie? Patrzcie, nawet Maru nie ma. Może popsułam służbę zdrowia w tym mieście. No dobra, tu nic nie było. Jest. Cześć. Dobrze, więc tak, masz tu.
Dobrze, to tutaj ci zatrybię. Jak ładnie zarobiliśmy. No i masz na urodziny. Na wiele nam się to wszystko zdało, tak? A. Chodź, Aleks, cześć. Słuchaj, nie widziałeś dziś Pam? A ja chcę touch. Ten touch mi tralala. Dobra, jest Pam, siedzi sobie, cześć. Słuchaj, mam dla ciebie piwo. Ty chciałaś, proszę. Mamy z tobą 6. No i ładnie. Dobrze. Ta chciała kalafior. Caroline chciała papkina. A, i tak, ja wiem, że ja pomyliłam. Ten klucz jest na pustyni, nie tutaj. A ja sobie właśnie przejdę, poszukam, czy nie ma jakichś robaczków. O, Elliot wyszedł. Cześć, stary. Ja z tobą dawno gadałam. Bo to za artefakty się tutaj to... O, widzicie? Dostawało. Klej, kochamy klej. O, muszelki to sobie sprzedamy. U, złote. O, i tu są robaczki. Tu. O, tego nie było. Zaraz zniesiemy do Guntera. No, aż dwie. Tu jest jeszcze koral. Dobra. Okej, to możemy iść do Guntera. Niech on sobie to tam przygarnie. Dzisiaj środa. Myślę, że wrócimy na farmę ją troszkę pooczyszczać. Ewentualnie... O, Lia. Z nią sobie też zagadam. Z większością mam albo 2, albo 3 serduszka, jak widzę. No, z Emily bardzo nie się dogadujemy. Z Pam. Shane'em. Linus taki zaniedbany. W sumie to jedna z moich ulubionych postaci tutaj. Dobrze, tu nic więcej nie ma. O, jakie dzisiaj tu zebranie! O, gdzieś ja tu mogę, tu. O! Fajno. Co mi dasz? Misia. No dobrze, szanuję. Szanujemy misia. Ty też do biblioteki idziesz? Co dzisiaj tam? Coś dają za darmo, czy co? Że... A nie, chyba nie idzie do biblioteki. Ale sporo ludzi tam jest, nie? Dobra, tu nic nie dali. Coś dadzą? Też nie. O, tam jest babcia Ewelinka. Z babcią Ewelinką nie pogadałam sobie. Więc sobie jeszcze pogadam. Cześć. Dobra, mogłabyś mi jedną dynię dać, bym miała dla Caroline. Dobra, tędy idziemy. Bo ja chcę jeszcze właśnie zajść do... Boże, jak ma na imię teściowa Tuli? Robin, o. Do Robin. Bo zapytam się o Silo. Silo on tam kosztuje, nie? O, cześć, Maru. Co ty NFZ zostawiłaś sam? No ja sobie doktorka zabrałam, ale ty powinnaś interesu teraz pilnować, nie? Dobra, cześć, słuchaj. Ile kosztuje drugi silos? Bo upgrade to... Jezu, 50 tysięcy i 150 hardwooda. No. Dobra, te budynki... 100 hardwooda. To mi niepotrzebne, to też nie jest silo. 110 i 5. Chyba bym miała. No mówię, nie wiem, czy mi jest to potrzebne, tak do szczęścia. O, tamtędy sobie wrócę i sprawdzę. No i mamy jeszcze orzeszki. Zaraz się... O, jeszcze robaczki. No, ale glina. To dobrze. Bo raczej już dzisiaj do niej nie zdążę wrócić. No ale... Ale przynajmniej sobie sprawdzę. A mój mąż gdzie? Mamy mieć tak. 100 drewna. To jest. Tu mam 2 kleje. Drewno. O, mam jeszcze... Tu mam kleje. Ja... O, i zrobimy sobie kopibary. No to jutro sobie postawimy kolejny silos w takim razie. Czekajcie, bo ja tu muszę posprzedawać syfy. O.
Dobrze. Daj teraz to tu. Okej. Daj miodek. Tu. O, i idę sobie misia w domu postawię. Ja bym tego misia postawiła. No, w sumie. Ej, ale pokazuję, że mogę go tam postawić. Dobra, niech sobie stoi tutaj. Gdzie jest mój mąż? No, lodówki mi pilnuje. No, kochany jest, tak? Aha, tak na odległość to było tuli-tuli, okej. O, już się zrobiło szybciutko. O, rób. A ja idę tutaj, zobaczę jak z moim porządkiem. Dobra, o, tutaj kamyk został. Dobra. Czekajcie, tu jeszcze haszcze są. Dobrze. Tu coś musi być. Aha, haszcze tam były. Dobra. Jest tak pochowane, że nie widać. Jest jeszcze kury, słyszę w ogóle. Dobrze, idziemy tędy. No, na pewno wędków zetniesz drzewo. W sumie teraz chyba 10 tysięcy potrzebujemy na ulepszenie czegoś, nie? Może by o tym pomyślał człowiek? Chociaż w sumie będziemy mieli całą zimę, ja w zimie będę latała po jaskiniach. No. I zimy będą 3 odcinki. Będzie z pierwszego dnia i będzie odcinek z 2 eventów. No, a potem będą już tylko odcinki z eventów całego roku i ostatni na zakończenie w kwestii oceny dziadka naszego. Okej. Właśnie miałam pytać się, co się tak ciemno robi, nie? A to już ta pora. Tu chcę powciągać, o. Już tak mało nam zostało, żeby tą farmę oczyścić, nie? A jakoś tak... Powoli to wszystko idzie. Czy mi tam węgielek wypadł? Bo tak. A, jeszcze trochę energii mamy, to ja nie lecę, słuchajcie, spać. Czekam, aż mi się energia skończy. Jakoś zawsze w tej grze wcześniej chodzę spać. Chyba tu tylko ten pas drzew został, to w sumie może jutro skończymy oczyszczanie? Fajnie by było. O, jeszcze pieniek. Zaraz przejdę tam wyżej, to zobaczę. Na razie tutaj skałki chcę. A tam jest w środku. No tak, tylko to zostało. Super, to my jutro to skończymy. Pójdziemy jeszcze... No! Do Robin niech nam postawi silos w takim razie. Dobra. Idę sobie już stąd, bo późno mi się robi. A, chcę właśnie, o, pozamykać zwierzątka, dzisiaj o tym pamiętam. Jak zastanawiam się, czy silosów nie przeniosę stąd. Bo tu mi kotka będą zasłaniać. Chyba je przeniosę zaraz, jak będziemy szli do Robin. Więc jeszcze od razu to wciągnę. Dobra, tyle powinno wystarczyć mi wszystkiego. Więc idziemy spać. A mój mąż dalej lodówki pilnuje. No, poczciwy chłop. Dobrze, idziemy. Żadnego punkta nie wbiliśmy, ale trochę kasy za to będzie. Okej. Okay. Nie źle. Zaraz dzisiaj pochmurno. Mam nadzieję, że będzie padało, no to wiecie, bym nie musiała podlewać. A jutro? Tak samo. No, dzisiaj mamy trudne życie, w ogóle dzisiaj trudne życie w odcinku. To wcale nie z tytułu, że się ohajtaliśmy, prawda? O, ktoś mi coś wysłał. O.
od George'a, od Shane'a. No dobrze, cieszę się. Ale za to zbiory są. Czy tam karczuch wyrósł? Okej. Okay. Dobra, można podlewać. Halo, kocie, podlewam. Inspekcja ogrodowa. Dobrze. Tu od razu, tu. Nie wystarczy mi wody, nie? Już miałam nadzieję. Ale za to dzisiaj grzyby jeszcze są, o. Nie tu chciałam, tu. No, ty masz swoje sposoby podlewania, ja widzę dzisiaj. Dobra, masz to ostatnie. Wystarczyło na szczęście wody. No, koteczka chyba nawet jeszcze wystarczy. Ej, ja tu dopiero co ścinałam. Halo. Cześć, koteczek. Masz wodę. Dobrze. A mamy miejsce jeszcze na grzybki. Akurat jak znalazł. No, mówiłam, że dzisiaj grzybeczki będą. No, i te. Idziemy zwierzątka wypuścić. One. A ja miałam wczoraj iść do tej. Po wiadro. Do marni. Jest 8:20. W sumie. Cześć, krówko. O, to w sumie wiecie co. I tu taka sama droga. Idziemy na dół najpierw do marni. Weźmiemy wiaderko, kupimy. Boże, jak mi droga zarosła. Trudno, mam tyle tego, że mi wystarczy na dwa silosy, ale ja drogę muszę mieć jak u ludzi. Dobra. No, jest 9. Idziemy, kupimy wiaderko do marni, wracając zahaczymy o krowę. Potem idziemy do Robin, kupujemy na silos. Jeszcze zaraz skoczymy może, że jednak przez miasto pójdziemy. Cześć. Potrzebuję wiaderka. Dzięki. No i tyle. A w sumie jak już tutaj jestem, to sobie z tobą porozmawiam. Nie, ja nic nie potrzebuję, tak sobie przyszłam pogadać, wiesz. Podtrzymanie relacji sąsiedzkich to sprawy. No w sumie jesteśmy sąsiadkami, tak? Moja forma sąsiaduje z twoją. Dobra, nie, idziemy najpierw, będziemy wracać przez miasto i zobaczymy, czy tam jakichś questów nie ma. No, w kolejnym odcinku będzie cyganka. Wow, co tu się wydarzyło przed chwilą? A, tutaj, o, jak to, a. Nie, bo gdzieś ta krowa mi tu wlazła, tak? O, dobrze, że tu stoi. Chodź, ja cię wydaję. Masz mleczko? Masz? A czy mleko jest potrzebne, prawda? Do bandla. Ale to musi być duże mleko. Dobrze. To się jeszcze zrobi, prawda, Krówciu? No. Dobrze. To idziemy do Robin. Niech nam stawia drugi silos, tylko ten najpierw niego przeniesie. Nie ma jakichś robali. No bym chciała, no. Się przydały. Tu zawsze tyle robali, a jak trzeba, to żadnego nie ma. Cześć, słuchaj, jest taka sprawa. Po pierwsze trzeba mi przenieść budynek. Tak, bierzemy to. Przenosimy stąd. W miejsce mało potrzebne, czyli tu. Dziękuję. I słuchaj, trzeba mi drugi taki. To jest stąd potrzebne, nie drewno. O, ja to zawsze w drugą stronę. I ono czasami chyba mózg na wywrót. Dobrze, że dopiero 11 to jeszcze zdążę, bo ona siedzi chyba do 16. O Jezu, dobra, idziemy po ten kamień. Co mi się uroiło, że to ma być drewno? Może dlatego, że wcześniej jak sprawdzałam, to trzeba było mieć hardwooda, tak? I stąd mi się wzięło. O.
Masz, teraz wystarczy. Miało być 100, prawda? Miało być 100. Nie, no miało być 100 na pewno. Dobra, idziemy. No i będzie dopiero 12 po 12. To jeszcze przeleciłem przez miasto. Jest 25 dzień, więc sobie zobaczymy. Czy ktoś... Nie, urodzin nie ma, ale będzie chyba jakaś impreza jeszcze. Halloween chyba będzie. Czyli jakoś tak. W sumie studnie mogłem w końcu sobie postawić, ale na razie nie chcę. Bardziej potrzebuję, wydaje mi się, silos. No tu wiesz, mi trzeba. O tak. Dziękuję, zaprawdę nie będziemy widzieć, jak ona go buduje, ale ja jej wierzę na słowo, że ona go kiedyś postawi, tak? No, dziękuję ci bardzo, czekaj, jeszcze może sobie z tobą tak porozmawiam. No, ile ja z tobą mam? 3. No mówię, że ja z większością mieszkańców mam po 2, po 3 serduszka. Dobrze, spadamy na dół do miasta, zobaczymy, co tam dają. Ja bym się za robaczka nie obraziła. Oj, najwięcej robaczków tu w zimie będzie. O. Grapes? Nie, blackberry. Zawsze mylę. A nie mamy żadnego zadania dzisiaj, no to spoko. O, lewy stoi. Tak, jest tego będzie Spirit's Eve. No to... Nie, to nie będzie w kolejnym odcinku, bo w kolejnym jest chyba Stefa. Ja nie pamiętam, który odcinek mamy teraz. No, pogadane. Spotkam jeszcze kogoś. Idziemy na plażę. Na plaży bardzo często są robaki. Lia, gdzie ty znowu biegniesz, co? Cześć. Dobra, pogadane. Może ten, Elliot też będzie. Gdzieś się pojawi. No te listki spadające są takie urocze. No dobra, tu nic nie ma. Czemu ta plaża wybrakowana taka, no? Dobra, mamy korale przynajmniej. Zresztą i tak nie mamy już miejsca, to wracamy do domu. Sprzedamy, posprzątamy w ekwipunku i pójdziemy, skończymy sprzątać farmę. No i w końcu porządek. W zimie sobie myślę też przeorganizuję troszeczkę farmę. Żeby... To już wyglądało na przyszły rok. Co tam? Ogłoszenia czy też? Narzekasz na brak roboty, czy jak? No zaraz, tędy dzisiaj nie szliśmy, to może tutaj coś jest do zakoszenia po drodze? Nie, nic dalej nie ma. No nie. Dobra, co my sprzedajemy? Tak, to. To. Pizzę w sumie nie potrzebuję, ogotka nam wypadła, to mogę sprzedać. Okej, okay, reszta niech zostaje, więc włazić mi tutaj, co potrzebne i niepotrzebne. O. I tutaj reszta. Dobra, porządek jest. To teraz sprzątamy w tym, na farmie. Mówiliście, żebym zrobiła porządek w skrzyni. Jeszcze zrobię. Ja na razie się tam znajduję, to jest w porządku. Dobrze. Trawy na razie nie ścinam. Czekam, aż silos będzie wybudowany. Co tam Walentynomu? Czyż co się dzieje? Krówko. No, mamy pełne. Dobra. W sumie od dołu prościej to ścinać. To fajnie wygląda, jak tutaj w trawie się kury ruszają. Mi się to podoba. No, energii mam nadzieję, że mi wystarczy. Jak nie, to ja idę dzisiaj na termę. Bo ja powiedziałam, dzisiaj kończymy sprzątanie. Tak ma być. Okej. Okay. A, i tutaj jest ten rząd drzew. A, tu małe drzewko. A nie wiem, czy aż 3 pod rząd mogło takie wielkie wyrosnąć. Samemu jak się sadzi? Chyba nie. No teraz zacząłem się martwić, czy mi energii wystarczy.
ciepło. Szyszuni też dziękujemy. Ej, ten mój mąż, no ja rozumiem, doktor, delikatny, no ale coś trochę mógłby pomóc. Nic by mu się nie stało się. W sumie niepotrzebnie sprzedawałam pizzę. Ona by mi energię opcjonalnie podniosła. Nie no, 4 drzewka ma wystarczyć. Najwyżej zemdlejemy. Jeszcze tego nie widzieliście u mnie na serii. Zresztą ja osobiście też nigdy nie zemdlałam w tej serii. Co najwyżej mnie zabito, co już widzieliście. No ale tego jeszcze nie było, prawda? Dobrze, zaraz to. Nie tu. Proszę cię, nie marnuj energii. Patrz, co robisz, Madziu. Patrz, co robisz, Madziu, Madziu. Dobra. Nie, ja to jeszcze zbiję. Ile zostało? 11. Ile zabiera jedno uderzenie? Nie wiem. To mogę. Pięć. Dwa. Dobra, zostało nam jedno. A nie, nie mam nawet co zjeść, tak? Ale no powiedzmy, że jest posprzątane. Ja uważam, że porządki są zakończone. Nie mam co zjeść. Chyba, że w skrzynce na pierwszym miejscu jest pizza, co mi się nie wydaje. Zaraz zobaczę. Nie, są nasionka. No, trudno. Ale wykorzystaliśmy energię doszczętnie wręcz. O, proszę. O, posegregowane porządki są. Tu również, dziękuję. No. I co? No i nic nie pozostaje, tylko położyć się spać. Tak, a tutaj jeszcze 2 te się zrobiły. A. Mężu, dalej lodówki pilnujesz? Dziękuję. A czemu ty jesteś? O, ja ci mówię, jakie to jest przykre, że twoi pacjenci wszyscy są ciągle zdrowi. No. Dobra, śmigamy spać. Wbiło nam się coś, czy nie? Nic nam się nie wbiło. Dobrze, kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!